Losowanie grup pierwszych dolnośląskich mistrzostw w piłce nożnej domów dziecka odbyło się 14 maja w Obornikach Śląskich. Była to jednocześnie zapowiedź turnieju, który odbędzie się 24 czerwca na stadionie Fairplay Arena w Trzebnicy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima, starosta powiatu trzebnickiego Waldemar Wysocki oraz klub sportowy WKS Śląsk Wrocław S.A. No, z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do tego przedsięwzięcia i czynnie będziemy uczestniczyć w tym projekcie. Jestem przekonany, że trenerzy zespołów trzeciej ligi, która jest w Żmigrodzie, Piast Żmigród i trzecia liga Polonia Trzebnica na pewno będą uczestniczyć w tych zawodach. Zawsze wśród takich zawodów podpatruje się tych najlepszych piłkarzy, którzy później wyrastają na piłkarzy światowej klasy. Będziemy oglądać, będziemy być może zapraszać tych najlepszych zawodników do naszej akademii. Losowanie grup biorących udział w mistrzostwach odbyło się w miłej atmosferze. O dobry nastrój zadbał m.in. zespół Wujka Tatka, w którym zaprezentowali się mieszkańcy domu nad stawem. Mam nadzieję, że te zawody się będą w takim duchu odbywały, gdzie będą się zarówno świetnie bawić i kibice, i zawodnicy będą rywalizować ze sobą. Muszę pogratulować wspaniałego pomysłu panu dyrektorowi Robertowi Kortkowskiemu, bo to jest niecodzienny taki przykład, że mimo wszystko, mimo tych wszystkich trudności, które tutaj dzisiaj w życiu spotykamy, że jest taki człowiek, który chce zorganizować te mistrzostwa. Organizator i pomysłodawca wydarzenia Robert Korytkowski, dyrektor Domu Dziecka w Obornikach Śląskich, zapewnia, że mieszkańcy domu nad stawem od dłuższego czasu przygotowują się do pierwszych dolnośląskich mistrzostw w piłce nożnej domów dziecka. Efekty ich starań będziemy mogli zobaczyć już niebawem.